Gratuluję zdobycia 3 punktów w Termelice. Nie ma co ukrywać, że daliśmy tlen na dalszą część tego sezonu naszemu rywalowi, natomiast no, sam przebieg tego meczu wyglądał tak, że myślę, że nie był to mecz, w którym powinniśmy wracać z zerowym dorobkiem punktowym. Już abstrahując tylko od tego niestrzelnego kolejnego rzutu karnego. Natomiast całościowo, o ile w pierwszej połowie trochę mieliśmy problemy, o tyle w drugiej połowie raczej przejęliśmy kontrolę nad tymi wydarzeniami i częściej przebywaliśmy na połowie Termaliki. O tyle no, niestety nie przekuło się to na bramki. Nie mam dostępu jeszcze do statystyk, ale wydaje mi się, że to był jedyny celny strzał, ta bramka, którą zdobyła Termalika. Nie przypominam sobie innego celnego strzału, więc taka sytuacja ma trzeci raz miejsce w tej rundzie, bo i z Jagiellonią i z Łęczną przeciwnicy oddali jeden celny strzał w całym meczu i zdobyli bramkę. Na pewno jest to rzecz, która nas no, mocno martwi, bo nieraz jest tak, że trzeba mocno obijać bramki i strzelać wielokrotnie, żeby cokolwiek udało się zdobyć, a tutaj w naszym polu karnym jest jeden celny strzał i ta bramka od razu wpada. Natomiast jeśli chodzi o przebieg całego meczu, myślę, że no nie był to mecz, który mógł się specjalnie podobać, ponieważ było dużo walki, zaciętości, sporo fauli, sędzia często musiał grę przerywać, no bo tak się gra często utrzymanie, niestety. Dziękuję. Czy mam jakieś pytania? Tak, panie trenerze, no, nie sposób się nie zgodzić, że faktycznie ta druga połowa to była już wasza inicjatywa dosyć wyraźna. Jednej zmiany tylko pan dokonał w przerwie, jednak ta zmiana gry była dosyć wyraźna i łatwiej wam było w drugiej połowie właśnie zepchnąć Termalikę. Z czego to też mogło wynikać, pana zdaniem? Bo zaczęliśmy skrzydłowymi presować również stoperów, a nie czekaliśmy tylko na pressing z relaka, to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że Szczepański zaczął więcej schodzić pod grę. Jason w tym meczu tego... No, grał w inny sposób, trochę w pierwszej połowie, po drugie miał żółtą kartkę i lekko ucierpiał w tym starciu pod koniec, dlatego zdecydowaliśmy się na taką zmianę. No i też zaczęliśmy grać bardziej cierpliwie, jeśli chodzi o środek pola. Potem ta kolejna zmiana, kiedy wszedł już Wilomaempa, to jeszcze bardziej pomogła nam ułożyć sobie granie, bo i Miguel, i Szczepański wtedy byli taką opcją do grania, do ataku pozycyjnego i były takie momenty 70-80 minuta, gdzie naprawdę mogła się ta nasza gra bardziej podobać, natomiast no, straciliśmy niestety tą bramkę i tak sobie ją sami sprokurowaliśmy, bo to była sytuacja po tym aucie, gdzie to źle wrzuciliśmy, z tego poszedł rzut rożny i już po tym rzucie rożnym się nie wybroniliśmy. Tak, to dwa jeszcze w sumie mam. O zmianę w bramce, czy to tylko wynikało z pozycji, że jest młodzieżowcem Jędrzej Grobelny, co pan poniekąd trochę zapowiadał, tak, na jednej z konferencji, czy też trochę presji na Lisie, żeby go tak trochę zmobilizować? Co było powodem? Wynikało to z tego, że Jędrzej jest naszym bramkarzem, który rywalizuje z Lisem. Jeżeli przyszedł taki moment, że mogliśmy dać mu szansę, a dobrze się prezentował w treningach i dodatkowo Szelongowski dopiero co wrócił po urazie, nie chcieliśmy ryzykować, oczywiście był na ławce, natomiast nie chcieliśmy ryzykować z jego, żeby ten uraz się gdzieś tam odnowił albo pogłębił, bo lepiej jest, żeby przetrwał cały mikrocykl z nami pełny, zanim wróci do grania. A Matuszewski też odniósł lekki uraz i no, niestety wypadł na kilka dni z treningu. Dlatego tak całościowo wyszło. Wcale nie musieliśmy robić tej zmiany w bramce. Mógł grać Schmidt, za niego mógł wejść na przykład Sangowski i równie dobrze mogliśmy grać zawodnikiem w polu. Natomiast uznałem, że jest to moment, w którym Jędrek może otrzymać szansę. To jeszcze o karnego chciałem zapytać, bo sam pan mówił, że Castaneda nie jest jeszcze zawodnikiem na całe spotkanie, on w 60 minucie bierze się za tego karnego. Czy tak było wyznaczone, czy sam wziął piłkę pod pachę, jak to było? Nie było i musi teraz to odrobić i zrehabilitować się w kolejnych meczach. Nie on miał strzelać, my to sobie rozwiążemy we własnym gronie, bo no, mamy swoje też zasady w szatni. Chciał być bohaterem meczu, został anty, więc w kolejnych meczach musi wziąć więcej na klatę i po prostu nam pomóc w utrzymaniu się, bo od takiego zawodnika wymagamy zdecydowanie więcej niż dzisiaj pokazał i on jest tego świadom. Po niestrzeleniu karnego było widać, że bardzo chce, tylko że już sił chyba nie miał właśnie w tej 60 minucie. On tam nawet aut wybił w pewnym momencie i tak szarpał, ale już mu tam parę odcięło chyba. No i to jest bardzo dobra oznaka, co pokazał po tym niestrzeleniu karnym, że bardzo chce, bo jeżeli moi zawodnicy będą chcieć, to w tej lidze się utrzymamy, bo te cechy wolicjonalne
na pewno nam dużo w tym pomogą i myślę, że Castaneda w tych kolejnych meczach zrehabilituje się za tego karnego i jeszcze odrobi to z nawiązką, bo widzimy na treningach, że potrafi strzelać gole, czego niestety dzisiaj nie pokazał, ale z nadzieją i z takim pozytywnym oczekiwaniem patrzymy w przyszłość.